Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. W pierwszym materiale z sezonu 2023 wracam do Was po potężnej przerwie wywołanej, wiadomo, no, zimą, także w zimę. Ja jestem z tego gatunku wękarzy, który nie lubił marznąć. Jak idę nad wodę, to ma mi to sprawiać przyjemność, w związku z czym ani jakichś tam podlodowych zabaw, ani innych takich pomysłów nie miałem w międzyczasie. Także dopiero sezon zacząłem, no jakieś w zasadzie 2 tygodnie temu, bo pogoda nas nie rozpieszczała, także będę Wam tutaj w tym krótkim 10-minutowym materiale postaram się streścić moje ostatnie wypady i powiem Wam, jak wygląda sytuacja, jakie są plany na później i zobaczymy, co będzie się dalej tutaj działo w sezonie. Otóż nagrywamy to 26 kwietnia, także lada moment zaczyna się sezon szczupakowy. Jak na razie całe moje wojaże to był właśnie ten typ łowienia, jaki widzicie tutaj na ekranie, czyli feder na końcu żyłki metoda, ale po spędzeniu tam około 9 godzin na takim łowieniu, na 3 razy, nie powiem, że to było jedno wyjście, bo tak po 3 godzinki średnio spędzałem nad wodą, to, że tu właśnie widzicie te kaczki na ekranie, to był jeden z najciekawszych aspektów, jakie mnie w czasie tego łowienia spotkały. Otóż, szanowni Państwo, robię naprawdę co mogę, żeby się tutaj coś udało na ten feder złapać. Wiem, jak mam nęcić, wiem, jak mam rzucać, mniej więcej oczywiście, no bo jestem początkujący w tym temacie, także oczywiście jakiś rozrzut tych koszyczków jednak jest, no może mniejszy, większy, ale są zaklipsowane, rzucam mniej więcej w jednym kierunku, także powiedzmy plus minus 1,5 metra, metr w jedną czy w drugą stronę jest w miarę to dokładne. I jakie są efekty? Na te 9 godzin łowienia, gdzie byłem 3 razy nad wodą, złowiłem dosłownie jedną rybę. Ta ryba tutaj będzie, no bo wiadomo, jak ja jestem już tak wyczulony na drgania tych szczytówek, że każde najmniejsze zauważę, także branie mi nie umknie. Tym bardziej, że są dosyć charakterystyczne. No i tutaj już przechodzimy do materiału, gdzie ten, znaczy do fragmentu, gdzie to branie będzie widać. Ja będę dalej sobie tutaj klepał. Także, korzystając z tego, co mam, dobre przynęty, pokażę Wam je później, zanęta z Sonubajca, typowo do metod feeder wykorzystywana i niestety efekty są zerowe. Pierwsze moje wyjście w tym sezonie to był jeden feeder i jedna wędka spławikowa i na spławik troszeczkę płoteczek wyciągnąłem, małych, bo małych, ale jednak te ryby były. Ja lubię, jak się coś w ogóle na rybach dzieje. Zobaczyliście tutaj, jak delikatne było to branie. Tu mam założone obie szczytówki twardsze na te federy. Już w tym momencie założyłem, jeden feder jest przerobiony już na wędkę żywcową, ten cięższy, a lekki feder jest przerobiony na feder klasyczny, także zobaczymy, może w ten sposób coś tam uda się zrobić, ale na razie od federa, od metod feeder się odsuwam, także będę bardziej skupiał się na łowieniu drapieżników i ewentualnie, jak będę miał trochę więcej czasu, to spławik i żywiec będzie montowany. Feder okazyjnie, bardzo okazyjnie. Tutaj dosyć krótki hol. Zobaczcie, że tutaj wyjeżdża nam całkiem przyzwoity karpik, z tym, że odrobina farta się tutaj przydarzyła. Wpada do podbieraka i wypluwa haczyk, także wypiął się w samym już podbieraku, także pół biedy, jedna ryba wylądowała na brzegu przez te kilka godzin spędzonych nad wodą. Niestety bez większych efektów. I tutaj widzicie, zerknijmy sobie tylko rybce w oko. Ładny, grubiutki karaś, ale zaraz wróci do wody, bo ja ponownie w tym sezonie mam pozwolenie wykupione bez zabierania ryb, bo u mnie raz, że jeść ich nikt nie za bardzo nie chce, ja skrobać nie potrafię, to łowię sobie typowo sportowo po prostu, żeby spędzić nad wodą czas i ryby wracają szybko do wody. I co mamy do dyspozycji? Albo spławik, albo feeder, albo mamy do dyspozycji ultralighta, przy czym ja na spinning okonia w swoim żywocie jeszcze nie złowiłem. Tutaj macie pokaz przynęt, jakich używałem na tych swoich wyjściach, czyli głównie Osmo, jest tutaj Toxic, jest kolejna przynęta z Osmo, to jest, szanowni panie, to jest Method Feeder Winner, skisłe masło, także takie raczej klimaty śmierdzące, do tego jeszcze Sosi, też z Osmo, potem do tego jeszcze poszło Alien, chyba najbardziej śmierdząca z tych przynęt, które mam. I właśnie w takich klimatach się tutaj obracałem. Do tego jeszcze był wykorzystywany krab z Jacksona, pelet haczykowy i halibut Jacksona, to również pelet haczykowy. Ale niestety efekty tragiczne. Jedyny karaś złapany właśnie na aliena. No i patrząc, że tu mój znajomy na ultralighta ciągnie szczupaki, to poszedłem do piwnicy, pomierzyłem przynęty, wymierzyłem wszystkie te 5-centymetrowe. No i jestem nad wodą z ultralightem. To jest Mikado Big Slide. 2,9 grama, także przynęty malutkie.
No i przyszedłem nad wodę, trzy rzuty i jest pierwszy szczupaczek. Maleńki, bo maleńki, ale to już jest mój drugi szczupak na tą wędkę w tym sezonie. Oczywiście celuję w okonie, żeby nie było, że kłusuję tutaj. Ale niestety efekty moich połowów są takie, jakie widać. Czyli mamy szczupaki, okoniów, okoni wcale niestety nie ma. A szkoda, bo chciałbym w końcu jakiegoś okonia na spinning złowić. Tutaj mam żyłeczkę bardzo cieniutką, chyba 0,14. I do 2,5 kg wytrzymuje ta żyłeczka. Także na następny sezon założę sobie plecionkę, coś cieniutkiego, 0,06 czy coś tego typu, bo myślę, że jednak więcej spędzę nad wodą z ultralightem, nawet polując na cokolwiek drapieżnego, niż siedząc bezproduktywnie nad tą wodą i czekając na jakieś branie na feder, bo w moim wykonaniu feder to jest po prostu tragedia i zero efektów, po prostu strata czasu, stąd, że właśnie nie wiem, nie umiem, nie znam się, kiepsko mi idzie. Ryba się tutaj trochę wyśliznęła. Minusem, szanowni państwo, łowienia nad zbiornikiem miejskim jest to, że bardzo często przychodzą tutaj ludzie, którzy spacerują dookoła tego zbiornika i chcą a to popatrzeć, a to zobaczyć, a to dotknąć, a to takie różne rzeczy, ale szczupaczek szybko wraca sobie tutaj do wody. Także za chwilę będziecie świadkami krótkiej dosyć walki z największą rybą, jaką w życiu miałem na wędce. Zobaczcie, mamy rzut. I ponownie na haczyku założona bardzo mała przynęta, znaczy na przyponie, przepraszam, mała przynęta do 5 cm. Tym razem mam borotóweczka, ale zostawię was tutaj na chwilę z tym komentarzem, który dział się na żywo, bo to będzie chyba najlepsze odzwierciedlenie tego, co się wydarzyło. O. Siedzi? A ja mam żyłkę, aby 2,5. Ale dobra, jakie? 2,5 kilo. Ale to hamulec pokusił. No hamulec gdzie? Ale ładny. O kurwa! Proszę? No z takim wyplu. Ale już miałem nagrywać. No i niestety to była, mogła być ryba mojego życia na dosyć długi okres, ale jak widać zabrakło doświadczenia, zabrakło wprawy i szczupak był raczej stary, także też wiedział co ma robić, żeby się przynęty z pyska pozbyć. No i uciekł sobie. No i tu już ostatnie ujęcia z piwnicy. I trochę drobne pytanie do was. Dozbrajam sobie i zbroję przynęty 12,5 cm. Czy ja robię to dobrze? To jest pytanie do was. To jest jedna sprawa. Czy robię to dobrze? A druga sprawa, pytanie jest takie, czy wy dozbrajacie przynęty w takich rozmiarach? To są kanibale i tutaj będzie zbrojony hakiem piątką. Do tego główka ósemka, bo mniejszej nie znalazłem w sklepie. A wody mam tutaj 1,5 metra, także boję się, że to nie będzie działać tak jak powinno. Na jezioro, gdzie mam głęboko, myślę, że będzie lepiej się to spisywało, ale tutaj może być problem. Ja bardzo rzadko zbroję takie, tak duże gumy, po prostu ich mam, no to są jedyne moje tego rozmiaru gumy, jakie posiadam. Przycelowałem sobie tutaj, gdzie ten hak powinien mniej więcej wyjść. Guma jest gruba, twarda, więc ciężko było mi aż tak dobrze zagiąć to wszystko, żeby wyszło to w tym miejscu, w którym chcę. Także pewnie serca wielu wędkarzy oglądając ten materiał będą krwawić, że ja tak maltretuję tą gumę, ale byłbym wdzięczny za wszelkie wskazówki, co jest robione nie tak i co poprawić. Po prostu nie mam doświadczenia z tak dużymi gumami, zawsze łowiłem, jeżeli już na gumy, to mniejsze, ale przeważnie łowię, szanowni państwo, na obrotówki i wahadłówki, także tam nie muszę się martwić o zbrojenie, dobieranie obciążenia czy wielkości haka i do zbrojek. Wcześniej myślałem, żeby po prostu, bo ta guma ma 17 gramów, czy po prostu wkręta tu nie załadować i bez obciążenia dołożyć tylko kotwicę z dołu. I czy by to wystarczyło? Tu kolejne jest pytanie do was. Czy taki zestaw miałby rację bytu, czy jednak warto założyć tutaj główkę jigową z jakimś tam obciążeniem, hak i do tego ewentualnie dozbrojkę? Drugie pytanie. Czy tą dozbrojkę zakładać w ten sposób, jak ja tu założyłem? Czyli po prostu nawlec kółko łącznikowe na hak, zapakować hak w gumę i wsadzić jeszcze sobie tutaj kotwicę od spodu w tą gumeczkę. Bo tutaj tych pytań mam do was sporo. Zrobiłem sobie zestaw żywcowy. Drugi feder jest przerobiony na klasyczny z koszyczkiem zanętowym, takim kwadratowym. I mam nadzieję, że w następnym materiale będę mogła mi już coś pokazać. Bo powiem szczerze, spinning spodobał mi się najbardziej i myślę, że z tego spinningu będzie najwięcej filmów. Zobaczcie, wylazł ten haczyk, ale już poprawiłem troszeczkę. Trochę maltretowała się ta przynęta przez te grzebanie. Wystaje dosyć ten hak mocno. Mam nadzieję, że to nie będzie problem. Także napiszcie, czy to jest zrobione dobrze, czy warto zakładać do zbrojkę i jak wy to zbroicie, takie gumy w takim rozwiarze.
A, nie wcisnąłem guzika. Byłbym wdzięczny za wszelkie informacje na temat tego, jak wy takie gumy zbroicie. Czy dokładacie do zbrojkę, czy zakładacie obciążenie, czy robicie to tylko na wkręcie i ze zbrojeniem do kotwicy. Czy jest to zrobione z hakiem, czy ten hak w tym zbrojeniu nie wystaje zbyt mocno, bo widzę, że on jest zrobiony chyba krzywo, powinien wystawać mniej, ale to się okaże już w praniu, także powoli zbliżamy się do końca tego materiału. Zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Z mojej strony wszystko. Kolejny film będzie z zawodów wędkarskich odbywających się 1 maja, zawody spinningowe. Mam nadzieję, że cokolwiek wymiarowego na tych zawodach będę w stanie złowić i będę Wam mógł ten film pokazać. Także prosimy Was o radę. Z mojej strony w tym filmie to będzie wszystko. Do usłyszenia i na razie.